Dzień dobry, z tej strony Ignacy Budkiewicz z zespołu doradztwa inwestycyjnego Biura Maklerskiego BMP Paribas. Zapraszam na kolejne spotkanie z cyklu podcastu rynkowego. Dla przypomnienia tylko nota prawna, e, która mówi o tym, że bieżąca prezentacja nie jest rekomendacją w świetle przepisów prawa oraz e, o zakazie jej rozpowszechniania całości lub części bez zgody naszego biura maklerskiego. A teraz już przechodząc do meritum, w ubiegłym tygodniu mieliśmy spotkanie naszego wewnętrznego komitetu inwestycyjnego, na którym zostały podtrzymane nasze nastawienia do poszczególnych klas aktywów. Jeśli chodzi o akcję, podtrzymaliśmy notę minus jeden, która w, na skali minus dwa do plus dwa oznacza umiarkowanie negatywne nastawienie do tej klasy aktywów, co nie znaczy, że rezygnujemy z niej w ogóle, ale nie zalecamy doważania akcji w portfelu. Natomiast stoi za tym, stoją za tym oczekiwania co do zaciśnienia polityki pieniężnej przez banki centralne, a także wojna, wojna w Ukrainie, która, która przekłada się na wzrost cen surowców, które dodają tej presji inflacyjnej mogące mieć efekt właśnie w podnoszeniu stóp procentowych przez banki centralne. Natomiast jeśli chodzi o klasę obligacji, tutaj także jesteśmy nastawieni na minus 1. I tutaj w przypadku obligacji oznacza to, że, że preferujemy obligacje o krótszym terminie zapadalności tak do roku oraz obligacje zmienno kuponowe. I tutaj, akurat jeśli chodzi o rynek polski, to, to mamy na myśli także obligacje korporacyjne. A natomiast przesłanki do, co, do, co do obligacji są podobne, e, ponieważ zacieśnianie polityki pieniężnej e, będzie, będzie negatywnie wpływało na, na obligacje o stałym oprocentowaniu. Z drugiej strony, Fed planuje zakończenie programu skupu aktywów. Także tutaj podtrzymujemy w obu przypadkach noty minus jeden. Jeśli chodzi o najważniejsze wydarzenia w kwietniu, to w głównym, w głównym, w głównym wydarzeniem było, była dalej kontynuacja. Wojny na Ukrainie, która wpływała na znaczną niepewność na rynku. Z drugiej strony mieliśmy retorykę zacieśniania polityki pieniężnej przez banki centralne. W kwietniu nie było akurat posiedzenia fed natomiast z wystąpień członków komisji, komitetu FONK można wnioskować, że zacieśnianie polityki pieniężnej będzie miało miejsce w przyszłych miesiącach. Natomiast jeśli chodzi o bank cent... Europejski Bank Centralny, to retoryka jest taka, że ewentualne podwyżki stóp procentowych zostaną podniesione dopiero po zakończeniu skupu aktywów, który ma mieć miejsce w trzecim kwartale. Negatywny wpływ wojny został nieco złagodzony przez, przez otwieranie się gospodarek po pandemii. Co było widoczne w kwietniu, widzieliśmy bardziej optymistyczne odczyty wskaźników PMI, szczególnie usługowego. Jeśli chodzi o, o Polskę, tutaj mieliśmy pozytywny szacunek PKB, który w kwietniu rok do roku wzrósł do 8%. Natomiast silny wzrost przełożył się na to silny wzrost produkcji przemysłowej ponad 17% oraz budowlano-montażowej ponad 23%. W kwietniu także miał miało miejsce posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej, na którym rada podniosła stopy o 100 punktów bazowych do 4,5%. A także retoryka prezesa NBP mówi o tym, że, że Rada jest zdecydowana walczyć z inflacją, co sugeruje kolejne podwyżki stóp procentowych. Przy czym nasi ekonomiści przewidują, że do końca roku poziom stóp procentowych wzrośnie do 8%. Ostatni piątek mogliśmy obserwować odczyty wstępnych wskaźników inflacji i w strefie euro, i w Polsce. Jeśli chodzi o, o kraje rozwinięte Europy, jak Niemcy, Francja, tutaj wskaźniki były wyższe niż oczekiwania rynkowe oraz wyższe niż odczyty w marcu. W Polsce. Widzieliśmy bardzo negatywny odczyt inflacji 12,3% przy konsensusie 11,5%. Był to najwyższy odczyt od maja 1998 roku. Natomiast nasi ekonomiści prognozują, że, że inflacja w Polsce będzie jeszcze rosła do okolic 13% i ma mieć to miejsce w, w czerwcu. Poniżej jeszcze prezentujemy wykres, jak się, jak się prezentowały odczyty inflacji w ostatnich czterech latach. W najbliższą, w najbliższą środę będzie miało posiedzenie spotkanie Fedu, na którym rynek oczekuje wzrostu stóp procentowych o 50 punktów bazowych do, do poziomu od 75 do 100 punktów. Równie istotna też jest ścieżka prognozy kształtowania się stóp w przyszłych okresach. I tutaj, na wykresie po lewo, widać, że członkowie FONK na poprzednim posiedzeniu w marcu prognozowali, że do końca roku stopy wzrosną do 1,75. Natomiast w 23 i 2024 roku osiągną już poziom 2,75. Natomiast w długim terminie docelowo stopa się obniży do około 2,40. Natomiast w świetle retoryki, retoryki członków Fedu powinniśmy się spodziewać, że ta ścieżka też, też zostanie zrewidowana w górę. Natomiast po, po prawo widzimy wykres, jak na podstawie kontraktów terminowych. Rynek oczekuje kształtowania się stóp procentowych do końca roku. Rynek oczekuje około 11 podwyżek przy i stopa docelowo ma, ma wynieść około 3%. Dzień później, czyli 5 maja, będziemy mieli w Polsce posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Tutaj rynek spodziewa się podwyżki o 75 punktów bazowych do poziomu 5,25. Z kolei nasi ekonomiści są bardziej, bardziej jastrzębi i przewidują podwyżkę o 100 punktów, ponieważ w kwietniu zrewidowali, zrewidowali swoją prognozę docelowego poziomu stóp procentowych z 6,5% do 8%. I miało to miejsce po opublikowaniu po danych dotyczących dynamiki wzrostu zatrudnienia, który, który wyniósł powyżej 12%. W kontekście rynków finansowych, a także rodzimej waluty, będzie, miała, będzie dość ważna konferencja prezesa Glapińskiego, która zwyczaj ma, ma miejsce dzień po, po ogłoszeniu decyzji co do poziomu stóp procentowych. Na kolejnym wykresie widzimy, jak kształtują się kontrakty FRA, które obrazują oczekiwania co do wyboru 3-miesięcznego za rok. Widać, że jeśli chodzi o stawki tych kontraktów, to rynek oczekuje wzrostu wiboru do ponad 7%, przy czym obecny poziom wyboru 3-miesięcznego oczywiście wynosi powyżej 6%. Przechodząc teraz do rynku akcji, można zauważyć, że po, po, po tym początkowym szoku spowodowanym wojną na przełomie lutego i marca, rynki zdołały odrobić te straty, jednak potem weszły te czynniki fundamentalne, makroekonomiczne, gdzie banki centralne zaczęły, zaczęły wskazywać to zagrożenie inflacyjne. A także otwartość na walkę z inflacją i, i sugerowane, sugerowane cykle podwyżki stóp procentowych, co rynek odczytuje negatywnie, ponieważ przełoży się to na spowolnienie wzrostu gospodarczego, i, i dokładnie to, to widzimy na wykresach, na wszystkich indeksach, czy to rozwiniętych, czy, czy rynków wschodzących. Widzimy, że że indeksy kierują się w stronę południową. Jeśli chodzi o nasz rodzimy, rodzimy rynek akcji, sytuacja jest analogiczna po odrobieniu spadków spowodowanych szokiem wojennym. Indeks odrobił te odrobił straty, natomiast od początku kwietnia praktycznie widzimy, że, że rynek oczekuje spowolnienia gospodarczego i, i kieruje się w stronę, w stronę wsparć, które miały znaczenie w rok temu czy jeszcze w 2019 roku. Docelowo tutaj możemy oczekiwać poziomu 55 tysięcy. Za, za intencją podnoszenia stóp procentowych, także podąża wzrost rentowności naszych 10 obligacji skarbowych. Tutaj widzimy, że, że od praktycznie lutego cały czas mamy stromy wzrost. Nie widać jakichś momentów większego odreagowania. Natomiast po, po publikacji, po piątkowej publikacji poziomu, wstępnego poziomu inflacji za kwiecień, Rentowności polskich obligacji osiągnęły kolejny rekord 6,46, nie od 2008 czy 2009 roku. Podobna sytuacja jest też na światowych rynkach, akcji, na światowych rynkach obligacji. Tutaj rentowności tak, tak samo rosną. Po, po lewo wykres 10-letnich obligacji rządu amerykańskiego który spodziewa się dalszego cyklu podwyż... kontynuowania cyklu podwyżek, Stąd dalsze wzrosty rentowności, które znajdują się już w okolicach 3%. Natomiast jeśli chodzi o niemieckie bundy widoczne po prawo, tutaj widzimy, że rentowności obligacji niemieckich zbliżają się do 1%. Przechodząc do walut jeśli chodzi o relacje złotego do euro. Widzieliśmy, że w kwietniu kurs zachowywał się w miarę stabilnie w okolicach 4,65, natomiast ostatnie pogorszenie się polskiego rynku oraz negatywny sentyment spowodował osłabienie polskiej waluty. Mieliśmy lekkie, lekki wzrost złotego po właśnie po, po piątkowej publikacji. Inflacyjnej, której, po której rynek ewidentnie oczekiwał wzrostu, wzrostu stóp procentowych, co przełożyło się pozytywnie chwilowo, aczkolwiek pozytywnie na, na kurs złotego. Jeśli chodzi o relację z naszej waluty do dolara, Tutaj widzimy, że przez większą część kwietnia mieliśmy do czynienia z poziomem 4.30 i jego okolicami, natomiast właśnie po, w drugiej połowie kwietnia widzimy znaczne osłabienie się złotego w stosunku do tej waluty. Jest to spowodowane większą siłą dolara nie tylko w stosunku do złotego, ale także jak widzimy, na kolejnym wykresie, na którym prezentujemy indeks dolara amerykańskiego, czyli stosunek do koszyka walut gospodarek rozwiniętych, czyli strefy euro, dolara kanadyjskiego, jena, korony szwedzkiej czy franka szwajcarskiego, widać, że, że dolar generalnie aprecjonuje do, w stosunku do, do walut. Jest to spowodowane oczekiwaniami inwestorów co do podnoszenia stóp procentowych w Stanach, a to pozytywnie przekłada się na walutę amerykańską. I właśnie tutaj dochodzimy do, do wykresu złota, gdzie widzimy spadek, wyłamanie się z tej konsolidacji 1920-1950 z którą mieliśmy do czynienia jeszcze w marcu i kwietniu. Natomiast właśnie spadek kursu złota jest z związany z tym, że inwestorzy teraz bardziej bezpiecznie i atrakcyjnie dla siebie postrzegają dolara i, i tam oczekują większych wzrostów. Także można powiedzieć, że te dwa, dwa kursy tych aktywów Działają w, w kierunkach przeciwnych. Jeszcze rzut, rok, rzut oka na ropę. Na wykresie ropa Brent. Tak z typowo technicznego punktu widzenia, taki klin oznaczałby wejście w spadki. Natomiast jak wiemy, tutaj główny, główną siłę będzie miała to oddziaływanie sytuacji geopolitycznej związanej z wojną. Natomiast nasi ekonomiści prognozują spadek tego aktywa, a także w kontekście inflacyjnej właśnie spadek cen, cen paliw ma troszeczkę łagodzić te wzrosty, co jest zbieżne z tym, co widzimy na wykresie. Dobrze, to z mojej strony wszystko, także dziękuję bardzo za uwagę. Do usłyszenia.